obowiązuje mnie tajemnica spowiedzi. No tak, ale wie ksiądz, że jeżeli w jakikolwiek sposób przyczynił się do śmierci Justyny, to... Ja do śmierci? Dlaczego miałbym się przyczynić? No to niech nam ksiądz pomoże. Coś się wczoraj wydarzyło. Wie ksiądz coś o Justynie? Naprawdę nie mogę. Złamanie tajemnicy spowiedzi to jest grzech. Ciężki. Tak. Ale przecież to jest kompletny idiotyzm. Kościół katolicki istnieje od 2000 lat. Musi być jakiś precedens, który to unieważnia. Nie ma. Ale jeżeli coś nie padło na spowiedzi, a ksiądz o tym wie, to może nam powiedzieć. Miał pan romans z Zenatką? Jak pan może? 61% księży podczas posługi przynajmniej raz łamie celibat, także na zasadzie rachunku prawdopodobieństwa mogę. Jak pan może? No bo jeżeli pan miał romans z Zenatką, no to ona się potem panu wyspowiadała. A to daje możliwość zasłonięcia się tajemnicą spowiedzi. I to bardzo sprytne. Naprawdę. Wiktoria Radowicz, najstarsza nowicjuszka. Oj, tragiczna historia. Mąż został zamordowany, ale trafiła tu.